Witajcie. Dzisiaj powiem Wam, jak zrobić domek dla pszczółek murarek. Pszczółki murarki są takie małe pszczółki, które zapylają nasze rozsady, warzywa oraz krzaki owocujące. Domek dla pszczółek murarek można zrobić w przeróżny sposób. Niektórzy robią z takich palet taki daszek, tutaj robią prostokąt, robią tam półeczki. Z tyłu robią nakładkę i tam wkładają różne teczki kompozytowe, jakieś drewienka z dziurkami. A ja dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić dla pszczółek murarek domek. Z takich puszek. Puszek po mleku, po jakieś puszki po mleku, po jakichś pomidorach. Ja dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak zrobić taki domek. Ten domek będzie z tych dwóch puszek i tutaj po środku będzie jeszcze jedna, natomiast jej teraz nie mam, bo ja mam w domu, ale będziecie to wszystko widzieli, jak to zrobić. Można też zastosować takie większe puszki, tutaj jest akurat po mleku. Czym te puszki wypełniać? Słuchajcie, najlepsze dla pszczółek murarek, które, bo one tam składają jajka. One tam wygryzają się po pierwsze z larw. Jeśli te pszczółki murarki nie przylecą do Was, to możecie zakupić na Allegro albo w różnych innych sklepach larwy pszczółek murarek, kokony. I te kokony trzeba najlepiej przechowywać w chłodnym, ale nie za mroźnym miejscu. Ja proponuję albo garaż ochłodzony, albo lodówka. I te kokony trzeba trzymać, dopóki te larwy z tych kokonów się nie wygryzą, bo one się same wygryzają. Jak już zobaczycie, że same się wygryzają, trzeba je wnieść przy domku, bo one jak się już wygryzą, to od razu wlatują do domku. Natomiast mogą też do Was same przylecieć, jeśli występują w Waszym regionie te pszczółki murarki. Ja zobaczę, bo one robią tak, że one sobie przylatują do tych tyczek albo innych, do innego domku, wybierają sobie daną rureczkę, tyczkę, daną tą rurkę, która jest dla nich odpowiednia, tam sobie przynoszą pyłek i z główki, i na końca tyłeczka pszczoły, znoszą tam pyłek i jeśli chcą założyć jaja, chcą złożyć larwy, to ta rurka jest automatycznie zamykana przez nie. Tam się wydziela wydzielina z jakąś gliną i one te tyczki zamykają. Jak są zamknięte, to broń Boże ich nie otwierajcie, bo to znaczy, że tam są kokony larw. Jak pozbierać takie tyczki i które są najlepsze? Słuchajcie, tutaj mam tyczkę bambusową. Tyczkę bambusową. Takich tyczek nie zbierajcie, ponieważ te tyczki są w środku pełne. Zobaczcie. I ich się nie da otworzyć, nawet ich się nie da za bardzo złamać. One nie są w środku puste, one są w środku po prostu, jak widać, zapchane, bo to są tyczki bambusowe i tyczki bambusowe nigdy nie mają w sobie dziurek. One są zawsze zapchane. Trzeba zbierać takie, które mają w sobie dziurki. Jeśli będziecie spacerować po jakichś lasach czy jakichś łąkach i zauważycie taką roślinę, która ma takie kłosy, taka wystaje, to idźcie. Idźcie i pozbierajcie takie tyczki, ponieważ najczęściej takie właśnie źdźbła do tych tyczek kompozytowych dla pszczółek murarek rosną przy jakichś mokradłach. U mnie akurat rosną przy bagnach, które nie ma tam za bardzo bagien, ale rosną przy bagnach, rosną też przy jakichś, przepraszam za szczekanie psa, rosną też przy jakichś rzekach albo przy bagnach. I jak zobaczycie po prostu takie właśnie z góry rośliny, to od razu po to podchodźcie i to zrywajcie. O, takie właśnie bardzo pięciutkie. Z powodu tego, że ta tyczka jest w środku bardzo pusta. Ona jest łatwa do złamania. Zobaczcie. O, już ją złamałam. Ponieważ ona jest w środku pusta i jest bardzo łatwa do złamania. Takie tyczki naprawdę możecie sobie poszukać i takie dostosować do Waszych potrzeb. Więc po prostu trzeba szukać z takimi końcami i wtedy to znaczy, że to jest to. Ja sobie już dostosowałam do tych puszek, bo trzeba sobie odciąć ten rozmiar dostosowania do tych puszek, taki jaki chcecie. Ja sobie tutaj już docięłam i moje rureczki wyglądają tak. To jest optymalny dla nich rozmiar, ponieważ jak włożę tą rureczkę do pudełeczka, to jak widać jeszcze troszeczkę do tej puszki, to jeszcze wystaje. Ona jest tutaj w środku pusta. Możecie sobie zauważyć, że o, że tam jest widać na końcu. O. Widać tam na końcu dziurkę. O.
Także tak, jeśli chodzi o te puszki, to przed użyciem do tego waszego ula dla tych pszczółek murarek w domku, musicie je bardzo mocno wymyć, odkazić. Ja je wymyłam gorącą wodą z płynem do naczyń, dlatego że nie musicie jakby za bardzo tutaj myć, też nie musicie ich przemalowywać, bo pszczółki murarki sobie bardzo poradzą. Natomiast trzeba tutaj bardzo mocno odkazić, ponieważ te rurki będą tutaj i te pszczółki murarki jednak będą w tych kokonach i to trzeba zabezpieczyć. Możecie stosować takie właśnie rurki kompozytowe, te tyczki. Jeśli ich nie macie przy swoim regionie, nie możecie ich znaleźć na swoim regionie, to zastosujcie też słomki. Słomki są też dobre. Ja wiem, że to jest plastik, ale to jest ekologia, bo używamy to dla pszczółek murarek, które mogą sobie je wykorzystać, tam zużyć larwy i może być naprawdę dla nich skuteczne. Także ja też stosuję takie coś. Za chwilę Wam pokażę, jak to zrobić. Jeśli chodzi o larwy, no to na zimę te słomki, tyczki trzeba przełamać, przeciąć i wyjąć te kokony, dlatego że te kokony, tak jak mówiłam, na zimę do wiosny przyszłej przechowuje się w pudełku, w chłodnym miejscu, w lodówce, ewentualnie w garażu chłodnym, w chłodnym, zimnym miejscu. Także chodźcie, pokażę Wam teraz, jak zrobić taki domek dla pszczółek murarek. Widzicie, mam tutaj już to wszystko rozłożone. Ja zastosuję te mniejsze pojemniczki, te mniejsze skrzynki, ponieważ ta po mleku jest zdecydowanie za duża, więc ją sobie odłożę, a zastosuję te mniejsze puszki. Ja jeszcze później skleję tak klejem gorącym tutaj wszystkie, żeby one się trzymały, ale to dopiero później. Tutaj, jak widzicie, pozbierałam sobie te tyczki kompozytowe. W przypadku tyczek kompozytowych ja sobie je po prostu zawinęłam w ten sposób. Gumką, recepturką, teraz nie będę już Wam pokazywała, jak to się zwija, bo chyba każdy wie, jak to zwinąć. Po prostu złożyłam wszystkie i zwinęłam. I teraz wybieram sobie, którą stroną wolałabym mieć te tyczki kompozytowe. I wolałabym mieć tą stroną, którą teraz trzymam do Was. I teraz muszę włożyć to do tej puszki. Tylko ostrożnie, dlatego że, o, widzicie? Zawsze połowa mu wypadnie. Zawsze połowa tych tyczek wypada. Sobie to podwiążę jeszcze. Trzeba to zrobić powoli i z precyzją, bo ona zawsze wypadnie. Na połowa tyczek. I teraz delikatnie ją tu spróbuję włożyć. O, już jedna mi spadła, jak słyszeliście. Trzeba z góry mocno trzymać, żeby one nie spadły. Wiecie co, ja to sobie po prostu włożę do środka i za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Okej, udało mi się to włożyć. Trochę to trwało, ale mi się udało to włożyć. Nie wszystkie są równe, ale nie muszą być równe. I tutaj, jak widzicie, są dziurki i one będą tam wlatywać. Teraz uzupełnimy tą drugą. Tą drugą uzupełnię słomkami. Są tak samo przycięte do długości właśnie tego i tak samo wyglądają. I tutaj też nie musicie wybierać, po prostu trzeba je włożyć. O, te weszły od razu. I jak widzicie, tak to wygląda. I tutaj, tak jak widzicie, będzie jeszcze trzecia puszka, którą później uzupełnię. I one będą w ten sposób stały. Zaraz pokażę Wam, gdzie one będą powieszone. W związku z tym, że tutaj mamy jakieś takie drzewko owocowe, bo tu są borówki i tu jest zaraz szklarnia, to one będą albo tutaj powieszone, albo tutaj, na tej takiej połówce. Widzieliście nic, to nic trudnego. Możecie zastosować obie formy, chociaż ja czytałam, że pszczółki murarki wolą bardziej tyczki kompozytowe, ale też czytałam, że pszczółki murarki chętnie składają kokony w słomkach. Także jeśli film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał, pochwalcie się w komentarzach, czy zrobicie taki sam domek dla pszczółek murarek, czy może inny, czy może większy. Zalajkujcie ten film i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa, pa!